Kolejny z modeli, który chcieliśmy Wam zaprezentować, to maszynka do strzyżenia firmy Wolm Home Pro 100. Więcej o tym urządzeniu opowie nasz ekspert Małgorzata. Gosiu, pytanie, które narzuca się na samym początku, to czym to urządzenie różni się od poprzednich? Słuchaj, no na pewno nie różni się jakością wykonania, ponieważ jest to maszynka firmy Wolm, więc jest wyprodukowana przez profesjonalistów, ale nie tylko dla profesjonalistów, również dla osób, które chcą zadbać w prosty sposób o swoją fryzurę, ale również i o swój zarost. Oczywiście zwracam się tutaj do panów, prawda? Ma bardzo wytrzymały, mocny silnik, czyli to serce maszynki, samoostrzące, wyszlifowane ostrza ze stali wysokowęglowej. To wyróżniająca cecha tych maszynek. Tak, wyróżniająca cecha wszystkich maszynek Wola, to, że są samoostrzące i faktycznie nie musimy się martwić, że gdzieś tam się stępią. Do tego, aby były dobrze zakonserwowane, służy ten oto olejek. On jest niewielki, ale chcę Ci powiedzieć, że nawet przy częstym stosowaniu maszynki wystarczy na około 1,5 do 2 lat. No, po jednej kropelce aplikujemy tutaj w te niewielkie otwory pomiędzy ostrza a maszynkę. Jedna kropelka. To wystarczy przed każdym strzyżeniem, przed każdym trymowaniem, przed każdym goleniem, modelowaniem brody. Ponieważ te maszynki są naprawdę bardzo mocne i dzięki temu unikamy rozgrzewania się tych ostrzy, które poruszają się naprawdę szybko. Mhm. Co jest również ważne, to jest maszynka przewodowa, czyli znów mamy stały dostęp do prądu. Wiemy, że nam się nigdzie nie zatnie, nie przestanie w pewnym momencie działać. I co mamy? Mamy oczywiście maszynkę, w którą się dobrze trzyma. Zaraz Ci ją oddam, ale jeszcze wcześniej pokażę. Ergonomiczny absolutnie kształt i nakładki, czyli to, co jest najbardziej interesujące, aby zadbać o naszą fryzurę. Mamy 8 końcówek, aby zadbać idealnie o naszą fryzurę dla osób, które lubią proste rozwiązania i też proste fryzury. Czyli nie chcemy nagle przeprowadzać rewolucji na swojej głowie, rozumiem, tylko mamy wypróbowany, dopasowany do owalu naszej czaszki, do naszej twarzy jakąś fryzurę i chcemy ją utrzymać, ale chcemy, żeby była zadbana. Mhm. Nie będziemy chodzić co tydzień czy co dwa do fryzjera, tylko zrobimy to sami, bo to naprawdę jest proste z tą maszynką. Mamy nakładki od 3 do 25 mm. To są one krótsze, dłuższe, wszystkie w bardzo prosty sposób zakładamy. Czyli znów tylko i wyłącznie nakładamy tutaj. Mhm. O. I przycisamy. I przyciskamy. Mhm. Tak jest. I już jest. I tak oczywiście samo klips zabezpieczający. Klips zabezpieczający. To tutaj bardzo ważne. Drugie. Pamiętajmy o tym, aby przechowywać swoje urządzenia w sposób zgodny z instrukcją. Wtedy będą nam służyły naprawdę długo. I co jeszcze? Mamy pędzelek. On nie służy do tego, aby te włosy, które zestrzyżemy, powiedzmy, wpadną nam gdzieś pod oko, żeby je sobie zdjąć. Nie. Tutaj służy to do tego, aby wyczyścić maszynkę, ponieważ tych maszynek, ani ich ostrzy, nie wkładamy absolutnie pod wodę. Ani samego ostrza, ani też maszynki. Tylko czyścimy delikatnie pędzelkiem czyścimy. Wszystkie włoski stamtąd wyczesujemy. Świetnie. Pozwolę sobie wziąć to urządzenie. Moi drodzy, serdecznie zapraszamy. Ruszajcie do swoich telefonów. Z bogatej palety wyrobów, które przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, jestem o tym przekonany, że wśród Was są osoby, które docenią zalety tej maszynki do strzyżenia firmy Wolm. Home Pro 100. Nasi konsultanci czekają, jak wiecie, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzwońcie na darmowy numer widoczny na ekranie. Urządzenie dostępne w atrakcyjnej cenie, widocznej na ekranach Waszych telewizorów. Serdecznie zapraszamy i polecamy. Muszę Ci powiedzieć, Gosiu, że mam pewien pomysł. Nie wiem jeszcze, czy go zrealizuję. Chciałbym, żebyśmy najpierw przywitali w studio po raz kolejny Patrycję. I kolejnego modela. I kolejnego modela. Mhm. Tak, abyśmy mogli zobaczyć, jak to urządzenie działa w praktyce. Dobrze. Ja przejmuję tę maszynkę. A przed nami, prawda, siedzi model, który ma dłuższe włosy niż nasi poprzedni modele. W związku z tym też ta fryzura jest dopasowana do jego twarzy. Ale teraz zobacz, to jest dosyć prosta fryzura mimo wszystko. Tutaj mamy dłuższe włosy, z tyłu nieco krótsze. Wydawałoby się, że będzie strasznie trudno je utrzymać w takim stanie. Będzie trudno, Patrycja? Chyba nie będzie trudno, bo wystarczy, że tutaj użyjemy tych prostych, krótszych nakładów.
gładek, a tutaj po prostu dłuższych i przytniemy gdzieś tam jeszcze nożyczkami ewentualnie. Oczywiście. Tak, tak, oczywiście, to dobrze tak, myślę. Dokładnie. Ja nie jestem absolutnie fryzjerką, nie jestem profesjonalistką, ale to jest właśnie urządzenie dla tych, którzy robią proste użytkowanie.